Jest rok 1689. W Anglii zakończyła się właśnie chwalebna rewolucja, w której Anglicy obalili Jakuba II, który dążył do posiadania pełnej władzy w kraju, chcąc zaprowadzić absolutyzm. Niemal natychmiast mianowano na tron nowych władców, Wilhelma III oraz Marię II, których większość Anglików darzyła ogromnym uznaniem. Pojawiła się jednak ważna kwestia, jak można było uzasadnić obalenie monarchy. W końcu w ówczesnych czasach uznawano zasadę pełnego autorytetu panującej władzy, którą władcy otrzymywali rzekomo od samego Boga, a wraz z przewrotem ta boska zasada została naruszona. Jednak tu wkracza filozof John Locke, który stwierdził, że Bóg nie wybiera władców, a władca jest równy swoim poddanym, ponieważ jest również człowiekiem. Z kolei obowiązkiem władcy powinno być przestrzeganie praw naturalnych jego obywateli, które w odróżnieniu od monarchy pochodzą od samego Boga. Jeśli zaś je łamie, to społeczeństwo ma prawo go obalić. Była to tak zwana umowa społeczna. W taki sposób usankcjonowano obalenie monarchy. Jednak czym są prawa naturalne? Są to prawa, które każdy człowiek posiada z natury, niezależnie od społeczeństwa czy praw państw. Do tych praw należą prawa do wolności, własności i życia. Warto również wskazać dwie fazy początków liberalizmu. Pierwszą fazę możemy nazwać na potrzeby materiału protoliberalną. W tych wczesnych stadiach liberalizm był antydemokratyczny oraz stanowił jedynie odpowiedź oświecenia na absolutyzm, poprzez wprowadzenie praw naturalnych pochodzących od Boga, aby umocnić nadrzędne zasady funkcjonowania systemu opartego niczym monarchia na boskim, niepodważalnym ówcześnie prawie. Dopiero później nastał czas początku właściwego liberalizmu, dziś nazywanego liberalizmem klasycznym, który trochę różni się od jego początkowych założeń. Przede wszystkim stał się prodemokratyczny oraz niektórzy odchodzili od koncepcji, że prawa naturalne nadał sam Bóg, a że po prostu prawa te istnieją z samej ludzkiej natury. Do niego dochodziły również nowe dodatki, takie jak trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą, tolerancja religijna, rozdział państwa od kościoła, wolność gospodarcza oraz coraz więcej wraz z nowymi myślicielami oraz odłamami powstającymi w kolejnych dziesięcioleciach. Jednak to już inna historia. To były początki liberalizmu, dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia następnym razem, cześć! Głośno śpiewam, brawa.